Siema, jestem Tomfik, to jest 168 odcinek sezonu 5. Oczywiście nie mówię wcześniejszym tym, to skończymy, może mam nadzieję, że skończymy bardziej. Jest dużo rzeczy do roboty, pewno też trzeba ściąć. To jest tam inne zmartwienie, ktoś powie, że może to brzydko wyglądać. Dziwnie to trochę wygląda jaka farma, ale śmiesznie troszeczkę na jakiś swój sposób wygląda. O, 21 starczy? Chyba nie. Ale też jest taką śmieszną sytuację, bo powiedziałem sobie, dobra, ja już wyszedłem, to pójdę teraz po razie premiera, żeby później zacząć montować odcinek. Takim się, dobra, nagle odcinek, czyli teraz włączyłem premiera, jak zacząłem ten odcinek i poszedł i teraz nagrywam odcinek, więc takie mindfucka sobie małego sobie. Ale dobra, nagrywam, odcinek mam nadzieję, że teraz jest dobra audio. Mam już włączony swój odsłuch, szczerze, na u siebie po prostu, czyli słyszę to, co mówię tak naprawdę. Czy głośno mówię, czy cicho. Są tam szumy, wiem, będą te szumy z mikrofonu, bo ten mikrofon, nie powiem, że nie, jest słaby w swojej formie. Będzie tam myszka i klawiatury słychać. Chciałem jak najmniej ją słychać, ale nie jest możliwe niestety coś takiego zrobienia, bo... Ale jak na to patrzę, niestety to myślę z jednej... nie mógł się usłowić. Z jednej przyczyny małej, bo patrząc na to, że ten mikrofon no nie jest czuły mocno, czyli ma te swoje problemy małe. Ten mikrofon ma te problemy takie z audiem, z czym tam może jeszcze powiedzieć. Po prostu jest słaby, bo tutaj nie zrobisz po prostu mikrofonu takiego, o, że wyjdzie ci najlepsze audio, jakie jest możliwe. Ono będzie się w jakimś momencie psuło. I to niestety się psuje. Trochę, dosyć mocno się psuje. Bo ten mikrofon jest słaby na swój sposób. Jeszcze jedną mogę kratkę. Dobra, jedna kratka. I tutaj postawię, czy to będzie wylowało się, tutaj łączyło się. Bo jest taki problem z tym, że po prostu... ma za duży dźwięk ten mikrofon własnego szumu. Ale ja to słyszę tylko jak odtwarzam to tak naprawdę, a nie jak wy to słyszycie, czy coś w tym stylu, czy po prostu nie słyszycie tak głosowo, będzie przykuszała ta muzyka pewnie, mam nadzieję. A będzie to przykuszała, to tak naprawdę to mam ułatwienie w tym, że nie będę się bać o tym, że będzie tak szum, jak tak, no to czytać, no to mi się dziwię, mam nadzieję, że nie będzie słuchać. Na pewno mam głośność mocną. Ale znając siebie i tak podgłośnie, to jeszcze bardziej, żeby to było taki klarowny słuchać, ale tak naprawdę, żeby myśleć o tym wszystkim, co chcę zrobić, to tak naprawdę chciałbym kupić DBX-a. Po prostu DBX-a, przez mikrofonowy i takie tam, czyli oj, wydatki i wydatki. Źle postawię, wiem, tylko mnie stawiać. Teraz jedno szkło. A. No, czy po prostu. Jeśli się uda, kupić DBX, ale to co mówiłem, nie wiem, czy mówiłem w tamtym odcinku. DBX 690 zł. Ale na długo mi starcza i tak. Jeśli przeżyję z tym mikrofonem jeszcze tak z rok, dwa, no to spoko, z rok. Kilka miesięcy, jak się uda kupić mi tego DBX-a, to na pewno szczęście i kupię go, tylko będę się kupić nowy ten nowy kabel, albo tamten na duży jack, a nie wiem, czy duży jack tutaj wchodzi wreszcie tam, gdzie jest miejsce na mikrofon. Jeśli tam wchodzi, no to dobra, mam szczęście i się uda to zrobić de facto, ale to trzeba mówić, czy się uda, czy nie. Po prostu, jeśli się uda, spoko, przedem na sezonki. Jak się uda, to się uda, to będziecie mieli klarowny dźwięk bardziej, bo będę się nadawał taki, ten głos taki bardziej czysty i będzie te sy i tak dalej bardziej takie podciszane, żeby nie było takie mocne sy, ale patrząc na to, no to trochę, ale to trochę będzie do roboty. No troszeczkę tak powiedziawszy dużo roboty i żeby to ogarnąć, to po prostu ile ja będę musiał siedzieć z tym i to robić. Pewnie dużo.
Ale jakbym miałbym, no to siedzisz, bym trochę siedział, ale odcinki by się miały pewnie nagrane już. Tylko bym zrobił to, że. Albo odpalił poradnik ziemniaka, który miał, i bym to stosował do siebie, jak miałbym, i tak naprawdę zobaczymy, jak to działa u mnie. I wtedy bym później stosował to u siebie, jak u mnie będzie to brzmiało, i tak dalej. Te wszystkie te parametry będę musiał. Tak jak ziemniak ustawiał, to ustawię tak podobnie, ale będę zmieszał i sprawdzał te wszystkie, jak to działa. A jak będzie działało super, no to ustawię to. Będę musiał sobie później zrobić zdjęcie nawet, na wypadek jak będę sprzątał, czy będę miał też przemeblowany swój pokój. Czy pamiętać, jaki mam rozstaw mikrofonu i tego wszystkiego, jak robiłem to. Jeśli będę miał rozstaw, no to tylko mi zostaje tak naprawdę zrobić zdjęcie i pamiętać, jaki mam rozstaw. Jak ten rozstaw się zapamiętam, to tak naprawdę będę miał zdjęcie, ja później będę ustawiał, jak będę zmieniał, ale to tak długo, później zmieni mikrofon. Tylko nie wiem wtedy, no ramię na pewno na Rode PS jeden pójdzie, bo Trenkwosa nie utrzyma. Pół kilo niby mówi, 500 gram. Ale, dobra, kabel nie tak nie waży XLR-a, ale mikrofon 410 gram, to mówi, że utrzyma to 410 gram, to jest takie o 10 gram mniej, ale czy tak utrzyma to właściwie, jeśli mam czy specyficzny ustawiony tak naprawdę mikrofon, to w tym się boję, że no nie utrzymam, bo jest, mam specyficznie ustawiony mikrofon, bo był od dołu do dołu, tam wiadomo, mogły inaczej podtrzymać, ale to jest od góry i tak naprawdę na gumkach. Gumki to utrzymałem, każdy mikrofon trzyma, szczerze się uda, ale nie wiem, jak utrzyma taki mój, chyba że nie przyszłoby mi Rode, a miałbym już DBX-a i ten mikrofon. To sprawdziłbym, jak utrzyma się przy nieprzycie, no to zamienię oczywiście od razu, ale to jest tak duży wydatek. Czy dużo muszę pieniędzy wydać tak naprawdę? Może nie własnych, tylko od rodziców, które dostaję powiedzmy co ten miesiąc, ale będę musiał bardzo długo zbierać i to wydam w takim jednym momencie, gdzie nie mam, ale będę miał już dobre audio tak naprawdę, czyli będę próbował, żeby te audio było takie jakby najlepsze. Powiedziawszy, że niby szum jest taki cichy, przy porównaniu jak teraz nadgadam, to ten, tylko nie wiem co w 165 odcinku chyba, jak dobrze pamiętam, poszło, że mi wywaliło tak audio, nie wiem. To mogłaś jeszcze raz przeprosić, nie wiem co się stało wtedy, że mi tak wywaliło audio. Nie wiem co się stało, ale po testowaniu działa zarąbiście. To jest najważniejsze, że działa dobrze i dokładnie jak powinno działać. Ale tak naprawdę te audio, no jest troszeczkę spora część, bo patrzyłem, że dużo youtuberów ma, niektórych od góry i tak dalej. Spodziewam, no mój mikrofon kiedyś na live, na Twitchu jak robiłem, to miał jakiś szum, bo musiałem głośno mówić, a miałem przyciszony, a no nigdy nie patrzyłem na to, żeby, no dobra, trzeba zainstalować do tego sterownik własnoręcznie. Jak zainstalowałem, to teraz jest super. Tak naprawdę jest fajnie, bo tam mam na 90 podgłośniony w systemie tutaj ściszony 1.3. Na słuchawkę jeszcze mam podgłośniony swój dźwięk, czy tak naprawdę wiem, jak tam jest u mnie. Czy jest dobrze, czy nie jest dobrze. Tutaj to wodę muszę zalepić już noc się spotka. Już jest tak naprawdę. Na dniu, który to będzie dzień i LED już zaczynają migotać pruszczowice obok siebie tak naprawdę. Więc no, whatever. Jak tu widzicie, chyba już od 20 to dawno mam zasilacz. U mnie to zostało kilka minut. To taki jeden prawie dzień został mi, ale będę miał i mam nadzieję, że ten zasilacz na długo wystarczy, że nie będę musiał go zmieniać prawie cały czas, tylko on zostanie jak był, czyli u mnie nie popsuje się nic. No, ten chce zmienić, dawno myślałem o tym zmienieniu, ale teraz zaczął coś w nim tak nie pasować mu, czy coś w tym stylu, no to, no dobra, zmienię go, żeby mieć bezpieczeństwo swojego komputera niż stracenie, no, nie wiem czy mocnych podzespołów dla mnie są, no, mogą być tak naprawdę, tak to nagrałem Minecrafta, szczerze, tak to korzystam z Xboxa, ale patrząc już, no, tak, zobaczyłem to, co, nie wiem, czy
Nie narzekam tak dawno, ale po prostu nie wyrabia. Czterodziejowy Ryzen ma prawo nie wyrabiać. I muszę teraz tak naprawdę teraz ten. Kupić, no, ja się będę staną pogadam, jeśli będzie na promocji. Tak, myślę, że jest tam, ale nie ma tylko za 730 zł, kiedy był. Jest ten problem, że tego nie ma i teraz patrzyłem wtedy na tego Ryzena. Ja się był, no to mi się to kupiło. Jest to jest taka duża różnica względem wydajnościowo, jak kupowało się go, no te 200, ale wydajnościowa jest różnica, bo 8 rdzeni to 2, no to te 2 rdzenie więcej, szczerze. U mnie to będą 2 rdzenie, ale wątki, bo bardziej chyba wątki zależy temu, a no ten szczerze powiedziawszy, ten procesor no po prostu żnego, bo wymaga od niego bardzo dużo. Nie tak mało, tylko bardzo dużo od niego wymagam. No i się nie dziwię. Więc szczerze, na początek, żeby, jak to powiedzieć, żeby z nowego soku ciągnął komputer, nowego zasilacza, który ma na chyba 2 lata, czy na 4, nie, czy na 5, czy na 3, nie wiem, nie patrzyłem teraz. Jak będzie do odebrania, to będę w salonie, ale powiem na następnym odcinku pewnie, tak, zobaczę w sumie, ile ma. Udało mi się odebrać w salonie, bo na swoje konto kupił. Chciał, że może na moje, ale nie chciał na swoje, no to kupił na swoje po prostu i on odbierze. Mój tato oczywiście. Ale to jest takie tam. I to się tak naprawdę dowiem. Wy to dawno będziecie wiedzieć, czy mam, czy nie. Ja to mówię tak. No tylko jednego dnia, no to wy nie wiecie, czy dostałem, czy nie, czy dostałem, czy nie. Tak naprawdę dowiem się jutro w poniedziałek, czyli tego 4 tak naprawdę stycznia. A widzicie 19, a widzicie jaka jest różnica, kurna, kiedy prawie nagrywałem to. Tak to jest, że bardziej muszę się coś pod koniec moich wakacji. Tych fej, ale nie wiem czy wrócimy, przecież tu zaczynam ferie u mnie. To u was na tym moich odcinkach to jest koniec, ale pewnie będę jeszcze, jak będę miał ferie, to jeszcze nagram tylko więcej odcinków, żeby mieć ten zapas taki wyjątkowy, czy się uda, czy nie. Czy następnie to zaraz będzie epitole. Jak to tak czas leci, jak się porozmawia po prostu. A ja teraz szukam po prostu sadzonek na tą drugą farmę. Jeszcze ja się zacznę. Jeśli nie nagram następnego odcinka dzisiaj, czyli nagram jutro, czyli wtedy, kiedy mam już ferię, no to nagram wszystkie pewnie odcinki. Bo to już trzeci odcinek nagrany, to jeszcze dwa tak naprawdę. Będę później miał czas na naprawdę. Pewnie, jak to dogram, to praktycznie zmontuję te wszystkie odcinki z tamtego tygodnia. Tego jeden, to chyba 11, tak? 11 to chyba 15? Nie, źle zrobiłem. Kurna, teraz nie przypomnę sobie. Ja teraz to nie przypomnę. Bo nie patrzyłem na ten, nie, kalkulator, na kalendarz. Jak zmontuję na tamten drugi tydzień, no to ten, jak dokończę trzeci tydzień nagrywania odcinków. Was to będziecie, nie wiem, czy widzieć. Pokaż, tyle będą już to widzieć, bo tak naprawdę mówię na początku odcinka, który jest to odcinek. Więc jeśli bym miał przerwę, to bym tak wiedział, bo mógł spojrzeć na kanał, który odcinek nagrałem i to tym. Pewnie to co widziałem, no to nagrałem ten odcinek, jak zrobię na to tego 170, no to 30 odcinków do tego 200, to tak wow, dużo rzeczy jest takie tam. No to wy będziecie, to będzie w lutym jakoś tak, będzie te odcinki tego, w lutym będą pisane odcinki, wiecie, nie pamiętam którego, bo dawno patrzyłem to w sumie, jakiś tydzień temu, no to tak naprawdę, teraz nie przypomnę, ale
U mnie to będzie tak naprawdę za chwilę. U was tak naprawdę no duże jak jeśli w tydzień jeszcze początek ferii nagram jeszcze następny odcinek, to będzie po 5, czyli nagrywając godzina 40, po sprawdzam tyle minut tak naprawdę na nagranie wszystkich odcinków, to później jeszcze to wszystko nagram, żeby się nudło, ale powiedzmy jeśli to już będzie tak naprawdę na tym. Na pewno to już powiedzmy nie zmontowane, ale nagrywa, no to u mnie to będzie szybciej 120 odcinek niż u was niestety, bo jest taka zmiana czasu, kiedy ja to nagrywam, a kiedy to widzicie. Jest trochę zmiana czasu tutaj, jeśli to jest już odcinek chyba na 20. Dobrze pamiętam, tak? No na 20 chyba to będzie. No na 20, no to... A jest dzisiaj trzeci. To 17 dni jest różnica aż. Tyle nagrywam aż. To mogę nawet na... To jest już 2 tygodnie na pewno mam wolnego. Nie, jak nie więcej tak naprawdę. Ale... No licząc to... To też de facto trochę siedzę i tak dalej, nagrywam się. Potem spędzam te godziny 40. 2 godziny maksymalnie. Ale... Tyle spędzam. A wy macie jakieś... 20 minut tak naprawdę na powiedzmy oglądaniu, a tak mówiąc szczerze to jest tam jakaś 15:30 są na kanale notowy.pl te odcinki tak naprawdę. Wszystkie są już? No dobra. No wyjdź. Nie powiększą te krowy, najwięcej skóry. To wszystko rośnie, to są super, mam już 2 poziomy farmy, trzeci tak myśleć, no to mógłbym, on drewno. To mogę to tak naprawdę zrobić, a to do mięsa chyba odkłada, nie, dobra. No mam drewno, czy robić w sumie, czy ścinę zabrać, tutaj gdzieś blisko posadzić, żeby mieć, chyba tak jak tam, muszę na pewno już diament znaleźć, żeby jeść dalej, zaczętować. No po prostu diaks potrzeba, bo enchanting i takie rzeczy jak jak to powiedziawszy powiedzieć tak szybko zbroja drajtowa, bo mówiłem wcześniej, że tak nie potrzebuję zbroi, żeby pokonać smoka, a teraz okazuje się, że lepsze jest, no nie wiem czy taka jest najlepsza zbroja, ale jest taka lepsza troszeczkę, żeby patrzeć pod tym kątem tak naprawdę, że smog nie tak nie wyknokuje mocno, bo ma ta zbroja antyglobaka legalnego. że nowy barwnik. Ej, zbiorę. Nowy barwnik. Czemu by nie? Można zebrać i chociaż. O! I tak było blisko. Tak było bliska wiosko. Ja pitole, ja tak się nie zasięgałem tak daleko i była wioska. Wyciągnięcie ręki. Płyty do tej wioski. Nawet jak mam przytłuszyć odcinek z tego, ale. Wioska. I nie mogę mieć. Dobra. Śmieszny jestem, bo. Jeszcze jak będzie kowal. Są dwa te. Jak będzie kowal i jeszcze obsydian, no to będę miał szczęście. Kowal nie będzie, pewnie. Mamy wieśniaki, czyli mamy handel z nimi. Spoko. No nie, oni nie mają. Mają chleb termowy. Ten ma. To za zombiego. No nie mają, niestety, szkoda. Wezmę ci się, pójdę spać. Bo to jest mój dom, na chwilę. No nie mogę. To nie jest jeszcze ciemno. Na ziemniaki. Dobra. A nie wiedziałem. Teraz będę wiedział, co będę chciał sobie z nim pohandlować. Tak naprawdę. De facto. Spoko wiedzieć. Jedę w stronę wioski już. Nie będę. Te kwiaty, co mogę później zebrać. Teraz będę wiedział, gdzie
szukać wieśniaków, jak będę chciał farmę. Nie, szczerze. Patrzeć na to, że no, mogłem coś odpalić superladnik i później budować albo na singlu, jeśli będę pamiętał się ten projekt, albo. No i to będzie mi ciężko zrobić w sumie. Powiedzmy ten, bo jakoś. Jakoś de facto mi się nie chce streamować ostatnio. Bardziej wolę nagrywać z singla niż streamować. Nie jest to wymuszone, czy może streamować, czy nie. Kiedyś to streamowałem z dzień, tak tydzień, ale to teraz jestem starszy. Jestem to jakoś mniejsza chęć, mam takiego streamowania niż takiego nagrywania bardziej. Jakbym streamował, no to jak kanał albo ten przeżyje i będę miał dużo subów, albo stworzę nowy kiedyś kanał. Już będę po prostu dorosły, gdzie będę może miał jakąś pracę albo na YouTube się wybiję. To już zależy od tego, jak życie pokaże tak naprawdę i tak dalej. Mamy co? Rozgadałem się, brawo ja. My się widzimy na następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej, hej!